Dzień dobry, wieczór damy, czwartej złotej zagadce, ale zanim to najpierw wam pokażę pewną, że tak powiem, pewnego exploita. Oczywiście go nie użyję do rozwiązania zagadki, chyba że się naprawdę zdenerwuję na zagadkę, chociaż wątpię. Ale tak, tutaj będąc w tej oto strefie, to jest strefa północ 1, natraficie na taką oto zagadkę w tym miejscu. Ona się nazywa po prostu spacerkiem i z tej zagadki można wynieść zakłócasz. Proszę bardzo, mamy taką platformę. Tu jest jej skrzynka prawdopodobnie. Dokładnie tak. I dzięki temu możemy zrobić coś takiego. Pyk. Pyk, znaczy no, w sumie nie musiałem przejmować kontroli, ale możemy zrobić coś takiego. Coś takiego. Hop, hop. I. O, coś. Chyba muszę tutaj bliżej podejść. W każdym razie dało się to. O, właśnie. I mamy oto zakłócacz. Ten zakłócacz jest oczywiście w pełni sprawny. Będzie działał jak zakłócacz. I chyba nawet. Dajcie mi chwilę, bo muszę najpierw wyjść realnie z zagadki, żeby mi się w ogóle. Żeby gra wiedziała, że jest to poza zagadką. O, proszę bardzo, teraz mi się pojawia ten ekran na górnym. Oczywiście, dlatego to jest ewidentnie błąd. Ponieważ no, inaczej by mi się ten ekran pojawił, gdyby twórcy przewidzieli to, ale to nie jest nic złego. No i dlatego, co można zrobić z zakłócaczem? Poza tym, że on pomoże w rozwiązaniu tu wielu zagadek, teoretycznie, pomoże w rozwiązaniu, jeżeli chcemy cheatować. No ale ja tego nie będę robił, chociaż wam pokażę. Chociaż tu jest złota zagadka. Ta oto miejsce. I patrzcie, co możemy sobie zrobić. A powiedzmy, zakłóćmy sobie coś takiego. Ja nie wiem, co tam mi się znajduje, zaraz sobie to obadamy. W tej zagadce jeszcze mnie nie było. Ale tam jest chyba wejście bezpośrednio do końcowej strefy już zagadki. Bardzo mnie ciekawi punkt widzenia. Widzicie, to już jest otwarte. A nie powinno być. Dlatego wracamy sobie oczywiście. Wracamy sobie szybkim krokiem. Bierzemy ten zakłócacz, żeby nam nie ułatwiał. Ale chciałem wam po prostu pokazać, że da się w tej grze coś takiego zrobić. To jest. No, że po prostu zdarzają się błędy, chociaż tak jak mówię, no one mi nie przeszkadzają, ponieważ jakby, no to ode mnie zależy, jak chce się bawić przy rozwiązaniu zagadek, czy cheatować ewentualnie, albo też chce, powiedzmy, uprościć to. No, też tak może być. Dobra, on sobie to dostanie, jakbym chciał przypadkiem go użyć, na przykład, nie wiem, na te drzwi, o, proszę bardzo, da się z tej strony je otworzyć. A widzicie, na przykład teraz bym nie musiał nic zrobić, tylko mógłbym sobie proste drzwi tak otworzyć. Co oczywiście nie będziemy robić. Co to możemy w ogóle. Co w tej zagadce jest? Takiego, żeby. Aha, czyli no, mamy naszego klonika. Czy to mogę już gdzieś strzelić? Nie, to jeszcze nie mogę nigdzie strzelić. To za to. Generalnie to ja nie mogę nic zrobić. Chyba że no tutaj. To jest też zablokowane. Jeszcze zobaczę, co w ogóle chodzi w tej zagadce. Tu się wchodzi. Aby wejść tutaj, trzeba odblokować to. To jest zablokowane, a to jest czerwone tam. Czyli wykupując to, otwiera się tamto. Dobra, po tej stronie nie mogę zrobić chyba nic. A! Mogę zrobić. Mogę po prostu tam sam se przejść. To prawda. I w tym momencie mam skrzynkę. I tą skrzynką już wiem, co mogę zrobić. Tą skrzynkę wysyłam sobie, prawda, tego. Przesyłam kontrolę. Przejmuję kontrolę. Wystrzeliwuję siebie i skrzynkę. Następnie wystrzeliwuję to na skrzynce. Znowu wracam do siebie. Teraz, dzięki temu, że ja to mam tutaj, mogę znowu siebie tu przesłać, żeby móc otworzyć to. Czyli ponownie muszę wysłać skrzynkę do niego. Ta skrzynka ma być tutaj, dzięki temu ja mogę przejść do siebie. Znaczy, w sumie to byłoby zbędne, ta skrzynka, wcale nie musiałem tak robić. Chociaż może się to przyda w przyszłości. O, mogę teraz zrobić coś takiego. Teraz to mnie wpuszcza tam. No, aby tam coś zrobić, będę musiał tutaj wystrzelić czerwony promień. O, właśnie, w ten sposób. Czyli oczywiście jeden z nas. Jeden z nas zostanie chyba tutaj. Też nie może na razie.
Musimy to troszeczkę przeanalizować dokładnie. Tam już chyba nie będę musiał lecieć. Czy będę musiał? Będę musiał. Na pewno ja chcę się znaleźć tutaj. Na pewno ja chcę tu być. Albo właśnie. No, chyba muszę to być. Tak mi się wydaje. Ale z drugiej strony muszę wysłać mu skrzynkę. Muszę wysłać mu skrzynkę. A po co mi ta skrzynka? Po co ja mu muszę wysłać skrzynkę? No wie. A, dobra. Dobra, już rozumiem. Czy nie rozumiem, zaraz zobaczę. Chyba nie rozumiem, ale. Ale tak mogę powiedzieć, że rozumiem. Ale chyba to, co myślę, nie przejdzie. Mi się wydaje, że to jest zbyt zły kąt jest. Tak jest. To jest zły kąt. Niestety. To tak niestety nie przejdzie. Nawet jakbym chciał, to nie da rady. To w ogóle jest tak zrobione, że nie jestem w stanie. Znaczy, no niby jestem. Nie jestem w stanie niby czerwony znaleźć, ale to mi nic nie daje. Także, no nie. Czy najprościej byłoby w ogóle, żebym ja tutaj siebie zamknął, nie? To jest możliwe w sumie. Właściwie to jest całkiem możliwe, czy nie jest? Czy jest niemożliwe? Ja mogę sobie to dać tu. No i właśnie. No i właśnie, i to jest ten problem. Że ja sobie to mogę dać tu. Mogę sobie tu przejść. Co z tego? Co z tego, że tu mogę przejść? A! To z tego, że ja tu sobie mogę przejść. No właśnie. To działa na pewno. Jeszcze się upewnię. To z tego, że ja sobie mogę tam wrócić. Zrobić tak. I mam zagadkę rozwiązaną. I widzicie, to już zajęło krótko. Athena started crumbling. It wasn't just the death of our daughter, it was everything. The burden of century after century of trying to keep the flame alive. Trying to make Alexandra Drennan's sacrifice worth it, while everyone else got caught up in their petty personal problems. Even with me there, she was lonely. She felt responsible for everyone, as if she could change the tides of history by will alone. And I can understand why, because she kind of did. No cóż, no historia tego, no różnie, no. Nasza główna postać z jedynki, czyli Athena, no, że tak powiem. Zamiast być uważana za po prostu kogoś takiego samego jak oni, jak androidy, czy tam bardziej tutaj ludzie, to no, zaczęła być takim bardziej figurą, założycielka. Także no. Zobaczymy, jak się to skończy, ale na ten odcinek oczywiście to było na tyle, bo ja robię tylko jedną zagadkę na odcinek, więc jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć!